W tym odcinku pokażę Wam, jak nagrać wywiad, ale na odległość. Ja tutaj znajduję się w studio, gdzie nagrywam tutaj kurs dla Was, a Agata w szkole, z którą się połączę bezpośrednio przez telefon i nagramy swój podcast. Więc muszę kliknąć zaproś znajomych, a następnie jeszcze raz zaproś znajomych i mam do wyboru, czy to przez Twitter, Facebook, ale ja wolę opcję kopiuj link. I ten link muszę wyjść z aplikacji, teraz przejść na przykład na WhatsAppa, wyślę Agacie i poczekamy, aż do nas dołączy do trwającej sesji, ponieważ teraz, tak jak słychać, jest taka muzyczka i ona nas informuje, że cały czas ta sesja nagraniowa trwa. Gdybym wyłączył aplikację, zakończyłaby się sesja, nie dałoby się już dołączyć do tego wywiadu. Więc czekamy cierpliwie, aż Agata się połączy i dołączy do nas do wywiadu. Chyba już mamy połączenie z Agatą. Halo, halo. Słyszycie? No, słyszymy. Okej, no to możemy zaczynać, tak? Dobrze mnie słychać? Tak, ja słyszę bardzo dobrze. To się cieszę. No to zaczynamy nagrywanie podcastu. Uwaga. Witam w moim podcaście. Dziś moim gościem jest Agata, z którą porozmawiam, jak podoba się nagrywanie podcastów i jak wykorzystuje to w szkole podczas pracy z uczniami. No, muszę przyznać, że dla mnie nagrywanie podcastów jest taką nową dziedziną, ale bardzo zaciekawiło mnie to wszystko. Uczę się tego i mam wiele pomysłów, jak można właśnie podcasty wykorzystać w szkole, nie tylko na lekcjach przedmiotu, który prowadzę, ale i na godzinach wychowawczych, może założyć kanał podcastowy dla szkoły. Dlatego temat jest otwarty, inspiracji jest wiele. No i tyle. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To ma być tylko nagranie, że tak powiem, instruktażowe, ale myślę, że i tak odpowiedź była bardzo ciekawa i inspiruje do działania naszych słuchaczy, naszych kursantów. Dziękuję Ci, Agata, za udział w wywiadzie. No i myślę, że nagramy kolejny, tym razem dłuższy odcinek, pełny, który będzie dostępny może na Spotify. Co Ty na to? Jak najbardziej. Także myślę, do usłyszenia i do podcastowania wspólnego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do kolejnych podcastów. Zatrzymuję teraz. Okej, dziękuję. No i już teraz podcast się przetwarza, bo jest to dłuższe nagranie, więc pewnie aplikacja potrzebuje, żeby go trochę przetworzyć. I następnie krok po kroku, tak jak w poprzednich lekcjach, trzeba ten podcast zmontować, dodać być może muzykę, no i opublikować na Spotify. Ten proces już znacie, więc świetnie sobie poradzicie. Mam nadzieję, że Was to zainspirowało i również takie podcasty na odległość będziecie nagrywać.